Rozpoczęliśmy próby, a Pedro miał taki sposób przekazania mi zarówno wolności, jak i kontroli. Obserwował mnie bardzo uważnie. Myślę, że zwracał uwagę na moje podejście, na złe nawyki, na różne tendencje, na moją osobowość, sposób nawiązywania relacji z innymi. Dzięki temu mogłam poddać się zupełnie jego propozycjom i sugestiom, wiedząc, że mogę mu zaufać. Kiedy rozpoczęliśmy filmowanie, Pedro już wiedział, jaką byłam aktorką. I myślę, że wyobraził sobie, jaką osobą. Pedro, jako prawdziwy lider, dał mi wtedy do zrozumienia, że okres rozgrzewki zakończył się i że mogę bez obaw rozpocząć pracę z geniuszem. I wtedy zaczęła się prawdziwa praca, nauka tego, jak być cicho, jak rozumieć jego słowa, jak odczytywać jego wyobraźnię i uzupełniać to wszystko pilnością i świeżością. No i wtedy nastąpiła ta niezwykła chwila zaufania, możliwość zaofiarowania siebie wolnej od uprzedzeń, wyczuwając intuicję, wiedząc, jak bije serce i wiedząc, że chodzi nie tylko o to, aby grać prawdą, ale także, aby żyć prawdą. Mądrość Pedro sprawia, że on wywraca twoje życie do góry nogami i stawia cię przed lustrem, abyś przestała obawiać się swoich najciemniejszych zakamarków. No. No le quiero presionar. Tienes que decírselo. Joana adora a los niños. ¿Julieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa! Hace justo una semana me encontré con tu hija en el lago Como. ¿Te encontraste con Antía? Sí, imagínate.